Mordeczki, z tej strony Człowiek Artysta. Witam Was dzisiaj z Warszawy, gdzie jestem na Sadach Żoliborskich. Pokażę Wam bardzo fajne murki. Po prostu, żeby nie przedłużać, zaczynamy dzisiejszą akcję. Pierwszy murek. Mamy tutaj wrzut Finera. Jak widzicie, panel, który wyskakuje tak jakby ze ściany. 2015 rok, więc zobaczcie, że praca siedzi od 2015 roku. Więc już naprawdę długo, nikt jej nie zamalował, więc pełen szacunek. W ogóle Finer jest jednym z graczy numer jeden, jeżeli chodzi o scenę warszawskiego graffiti. Idziemy dalej, bo jeszcze mamy trochę tych ścianek do pokazania. Tutaj mamy tramwaje z boku. To jest linia, która praktycznie leci na Bielany, Żoliborz. Tu mamy następną pracę. Odsłonię Wam trochę, żebyście widzieli. HTP Crew Rooms. Zobaczcie na tego psa. Not ever for a cops. Lecimy dalej. Nie wiem jak Was, ale powiem Wam, że dzisiaj tak komary strasznie mi gryzą, że musiałem się posmarować czymś na jakieś takie szkodniki, bo bym nie wytrzymał po prostu. Tutaj mamy wrzut GIF-e, KTP. Możemy zrobić tutaj zbliżenie na tagi, jeżeli chodzi o tagi. Tutaj jest dedykacja dla Julii. 2019 rok i GIF-e. Wiadomo, GIF-e też dużo wrzuca. O, proszę bardzo. Tego się nie spodziewałem. Tu mamy wrzut Bufla z JMC Crew. Powiem Wam, że zobaczcie, bardzo mi się podoba ten podkład. Typowy Moro. Tutaj mamy tak JMC, PHE, GIF-e, Rooms. 2019 rok. Niestety, nie wiem czy będzie widać na zbliżeniu, ale zobaczcie, że ktoś przyjechał pracę i napisał po prostu dupa. Dupa to chyba jest ta osoba, która to zrobiła. Przyjechała po prostu tak zajebistą pracę. To jak sam raz mi wchodzi, więc jest rewelacja. Pozdrawiam Cię Buflo. Często kręcę Twoje wrzuty. Mam nadzieję, że może kiedyś się poznamy. Lecimy dalej. Bo jeszcze tak jak powiedziałem, trochę tych murków jest. Tu mamy Mata, JWP Crew. O tym panu chyba dużo nie muszę mówić. Każdy, kto siedzi w graffiti, na pewno go zna. To jest gracz numer jeden. Bardzo fajnie, zobaczcie jak zrobił cienie do dołu. Jakie duże w ogóle. I lecimy dalej. Roar, który zrobił sobie taga na drzewie. Pozdrawiamy Cię. Tenakru. Możemy zrobić spojrzenie na tagi. Finer, Stach, Meat. 2020 rok. Tenakru. I mamy Knika i Merasa, też możemy zrobić też zbliżenie na tagi. Jeżeli nie było zrobione. Tena
zawsze wiecznie związane z Warszawą. Lecimy dalej. Powiem wam, że cieszę się, że tu jestem, ponieważ dawno nie przejeżdżałem tą trasą, chociaż zdarzało mi się, że kiedyś jeździłem codziennie. Znowu HTP. ...2020 rok. No kurde, jak gryzą, no skubane. Jeżeli macie jakieś tipy na komary, po prostu dajcie je znać w komentarzu najlepiej. Akwariowy styl, no niesamowite. Oczywiście wrzut Finera. Ja jestem pełen, normalnie jestem w szoku, że możesz zrobić tak fajną pracę, tak kreatywną i mieć tak wybujałą wyobraźnię jak Finer. Zobaczcie, 2016 rok, więc praca siedzi od 2016 roku. Więc jak widzicie, miejscówka nie jest taka, że po prostu prace się ciągle zmieniają. Po prostu prace dobre siedzą tutaj bardzo długo. Jeszcze raz prosiłbym, żebyśmy zrobili zbliżenie na tą pracę, ponieważ jest, jeżeli chodzi o wyobraźnię artysty, naprawdę niesamowita. Idźmy dalej. Tu znowu mamy Rumsa, HTP Crew. Charakterystyczny styl. Mieliśmy już kilka jego prac. 2020 rok, więc praca jest w miarę świeża, jak widzicie. Strasznie kocham takie kolory, jeżeli chodzi o odblaski. Lecimy dalej. Normalnie przez to, że dla was nagrywam, stracę kilka litrów krwi. To może być moja ostatnia relacja, którą nagram dla was. Sorry, wybaczcie. Tu mamy Specnaz, Vandal, Lokal Vandal. Zobaczcie, że praca jest zrobiona tak, jakby jest tło i po prostu z tła wycięte są litery. Też powiem wam, że często w swoich pracach wykorzystuję taki efekt. I wygląda to naprawdę zajebiście. Lokal Vandal praktycznie jest na każdej mojej relacji, bardzo dużo ewentualnie jest wrzutów, ale dobrze o tym wiecie, ponieważ mam nadzieję, że mnie obserwujecie i subskrybujecie kanał Człowiek Artysta. Lecimy dalej. Tu mamy CSM Crew. Taki już bardziej wild styl. Lata 90., 80., przynajmniej kojarzy mi się z czymś takim. Powiem wam, że z tego co widzę, po pracach, które tutaj są, to tak naprawdę na tej miejscówce nie wrzuca byle kto. Tak naprawdę są dobrzy gracze, zawodnicy naprawdę z pierwszej ligi, jeżeli chodzi o scenę graffiti w Warszawie. Nie widzę tutaj żadnych leszczy. Oczywiście nie mi to oceniesz, tak? To jest po prostu moja taka subiektywna ocena. Zobaczcie, tam w oddali są budynki. Jakbyście tutaj nie widzieli, jak wygląda otoczenie. Chciałbym wam powiedzieć, że tak jak wspominałem lub nie wspominałem, bo już nie pamiętam, te ścianki istnieją już od bardzo długo dawna. Są legalne, więc można po prostu przyjść i bombić. Ale z tego co widzę, jeżeli prace siedzą długo, po prostu trzeba mieć naprawdę, trzeba być naprawdę dobrym kotem, żeby to wrzucić. Tu mamy Diablo, CSM. Też 2020 rok, więc prace też wyglądały niedawno. Powiem wam, że pracy Diablo widzę coraz częściej na mieście. Może nie śledzę aż tak super turbo mega sceny graffiti, żeby może wypowiadać się aż tak bardzo na ten temat, ale powiem wam, że naprawdę coraz więcej jego prac widzę w różnych miejscach. Pozdrawiamy cię Diablo, CSM Crew. Lecimy dalej. O, tu mamy Finera.
Powiem wam, że Finer jest taki, że on oprócz graffiti, tak jakby łączyli te postacie, pociągi, jakieś różne elementy, więc w jego pracach nie zobaczymy tylko liter, ale dziwne różne kompozycje artystyczne. Tutaj mamy na przykład zamiast kropki nad i jest jakaś twarz. Co tu dużo mówić? Nic dodać, nic ująć. Pozdrowienia, Finer. W sumie powiem wam, że wrzuty Finera zawsze widziałem w tej okolicy, odkąd pamiętam. Zawsze bombił tutaj. O, tutaj mamy, patrzcie, następną pracę Finera. No nie mogę. Słuchajcie, sorry, ja nie robię tego specjalnie, ale naprawdę mnie zeżrą te komary. Finer. Zobaczcie, to jest to właśnie to, o czym wam mówiłem, czyli łączenie po prostu liter z jakimiś postaciami. To jest postać, z tego co się orientuję, to jest Speedy Gonzales z kreskówek. Kto oglądał, to wie. Ja akurat urodziłem się w takich czasach, że oglądałem taką bajkę. Pamiętam, że zawsze było arriba, arriba, Speedy Gonzales i do przodu. I wycinka. Fajna opcja, bo akurat fajnie zakomponowane to jest, ponieważ Finer, tak jakby Speedy Gonzales z puszką farby, po prostu ucieka. Czyli arriba, arriba, czy tam jakoś tak. Nie pamiętam, jak to działo dokładnie, więc proszę o wyrozumiałość. No i tu mamy też, zobaczcie, taki throw-up Finera. Czyli szybko, tak? Robimy wszystko szybko, idziemy, chodź. Kolejny tramwaj, jak widzicie, bardzo dużo tramwaj jeździ. Jest naprawdę dobre połączenie, jeżeli chodzi o wolę, Dolny Grosz, Bielany. Znowu mamy Rumsa, HTP, Screw. Czyli to jest kolejna jego praca. Zobaczcie, nawet nie ma dużo kolorów, ale naprawdę styl jest wyjebisty. Zresztą Rums, z tego co pamiętam, też maluje bardzo długo. Kolejna praca Finera, dla mnie znowu mistrzostwo, zobaczcie. Ten akru. W ogóle jak on to zrobił? Zobaczcie w ogóle, jaką przestrzeń zbudował przez litery. Trójwymiar. Naprawdę, to jest... Ktoś znowu mi powie, że powiem, że to jest niesamowite i wyjebiste, ale no jak mogę powiedzieć inaczej? Że to jest po prostu wyjebiste i zajebiste. Zobaczcie, tutaj tak jakby ktoś strzelał sprayem. Widzicie akcję? Sprayem w kamerę. To jest kamera chyba. Przynajmniej wydaje mi się, że to jest kamera. Czyli po prostu tak jakby ktoś laserem tak jakby zamalowuje kamerę. To jest oprócz tego akwarium chyba jedna z najlepszych prac, które po prostu mi się osobiście podobają tutaj. Pamiętajcie, że to jest tylko moja ocena, każdy ma prawo do swojej oceny własnej, każdy na pewno ma swojego ulubionego artystę, ulubione swoje prace, nie chcę nikomu narzucać nic, ale no przepraszam bardzo, dla mnie to jest mistrzostwo naprawdę świata, jeżeli chodzi o graffiti. Mamy następny styl. Słuchajcie, co to tam jest? Może zrobić bliżej? Co to jest, jakiś kibel? Co to jest, jakaś sieciuwa? Słuchajcie, jakbyście mieli jakąś wielką potrzebę, żeby to załatwić się, jak najbardziej możecie wbijać. Następny styl. Tutaj jest też kolejna miazga, zobaczcie. Ero. Też coraz częściej spotykam jego wrzuty. Pociąg, naprawdę zajebisty styl. Klaudia, Dominik. 2020 rok. Jestem w szoku, pewnie tak jak nie jeden z was. Fajnie zrobione są te światła od tej kolejki, bo przypominają mi oczy. Naprawdę, zobaczcie. Zacieki z góry na wrzucie.
i haca. Ja pierdolę, dopiero to zacząłem, zobaczcie. Haca. Każdy kumaty wie, o co chodzi, jeżeli chodzi o skrót. Znowu mamy Finera. Tym razem mamy święty spray. Świętość. Z tego co pamiętam, ta praca chyba długo siedzi, bo chyba kilka lat temu przyjeżdżałem akurat tędy, to chyba pamiętam, że ją widziałem również. Więc tak jak powtarzałem wam wcześniej, Finer nie robi tylko liter, ale bawi się po prostu w postacie, w kreskówki, w jakieś inne rzeczy związane z malowaniem i rysowaniem. Lecimy dalej. O, proszę bardzo. Tu mamy brzut Quanto. Quanto oczywiście nie trzeba nikomu przedstawiać. Chcę powiedzieć, że tutaj niedaleko jest też linia kolejowa Powązek, więc koło Powązek Gdańskiego Quanto bardzo dużo wrzucał swoich wrzutów na swojej linii. Powiem wam, że do tej pory są jego wrzuty właśnie na linii kolejowej. Chcę wam powiedzieć, że Quanto w swoich pracach bardzo często też wykorzystuje postacie. Są to postacie takie kreskówkowe, jakieś twarze. Wiem, że jest jakiś wywiad, jakaś relacja na internecie z nim na YouTubie. Na pewno jeżeli byście poszukali, on wyjaśnia, dlaczego akurat w swojej twórczości używa właśnie takich postaci w swoich literach. Pozdrawiam cię serdecznie, Quanto. Jaram się też również bardzo twoim stylem. Tam coś dalej jest, czy nie? Chciałem zobaczyć. Słuchajcie, wiecie co, tam dalej już nic nie ma, to pozwólcie, że pożegnam się z wami pod tym rzutem. Chciałbym wam serdecznie podziękować, że ze mną byliście. Zobaczcie, jak się bardzo poświęciłem, będę pewnie cały w bąblach, jeżeli chodzi o tą dzisiejszą relację. Pamiętajcie, trzymajcie się dobrze, oddychajcie świeżym powietrzem, wychodźcie z domu, łapcie zajawkę, tak jak graficiarze na graffiti, na litery i na inne akcje. Pozdrawiam was z Warszawy, trzymajcie się, człowiek artysta, elo.